Witam wszystkich serdecznie, mówi do Was Kapelusznik i chciałbym zaprosić Was na kolejne omówienie rozdziału w moim wykonaniu. Przez liczne opóźnienia spowodowane przez moją chorobę przepraszam, a zatem zaczynamy. Zacznę na początek od tego, że Yamato zalicza swój debiut okładkowy. I tutaj pierwsza ciekawostka. Dwa czarne koty, które biegną razem z Yamato, symbolizują odniesienie do japońskiej firmy transportowej, również o nazwie Yamato. Właściwy rozdział zaczynamy od Marco i Izo, którzy się ewakuują. Marco podkreśla, że był ranny i uzyskał obrażenia. W końcu powstrzymywał większość czasu Queena i Kinga. Więc nie dziwi mnie to, że zmęczony Marco oraz Izo po walce z Kaido są mocno zmęczeni i chcą się przegrupować. Idąc dalej, Apu i Drake dalej gonią Yamato. Nawet córka Odena im mówi, że ma swoje sprawy na głowie. Biegnie z nimi też Fuga, z którym o dziwo Yamato ma dobre relacje. To może potwierdzać teorię, że on to dawny Shimotsuki z retrosów Yamato. Swoją drogą spójrzcie na to. Dla mnie to już jest pewność 90%, że to on. Następnie Brook i Robin uciekają przed CP0, spadając na głowę Fugi, który został ich transportem. Na szczęście agenci CP0 zostają podpaleni przez demona Kanjuro. Yamato zauważa, że są na poziomie B2, a pod nimi jest już bardzo blisko do zbrojowni, gdzie zmierza i córka Kaido, więc prosi Fugę o pomoc w powstrzymaniu wielkiej kuli ognia. Robin i Brook schodząc z Fugi prawdopodobnie też udali się w tym samym kierunku. Kolejno znowu Apu wykazuje się wspaniałym charakterem. Zachowuje się idealnie jako pirat, co chwilę zmienia stronę na swoją korzyść, nie przejmując się wcześniejszymi stratami. Bardzo łatwo potrafi się zaadaptować do każdej sytuacji i nie boi się podejmować trudnych decyzji, nawet w obecności CP0, gdzie okazuje się, iż pracuje on dla Morganza. Następnie pan w meloniku pokazuje swoją rzeczywistą siłę i potężnie przygrzmocił Apu. Fajnie wiedzieć, że ich siła to nie tylko słowa. Dalej agent rządu wykazuje się wiedzą, kim jest Drake i co ciekawe, nie wygląda na to, by agenci tarczy i miecza za sobą przepadali. Drake na swój sposób przyjął się Apu i jest gotowy do walki z zamaskowanymi. Apu nie pozostaje dłużny i atakuje agenta rządu. Wprost potwierdza swoimi słowami, że jest użytkownikiem zbrojenia. Swoją drogą, mimo tego, że Drake jest w marynarce, woli walczyć u boku Apu. Ciekawe, o jakich brudach agentów musi wiedzieć. A zatem zamiast Apu vs Drake dostaliśmy walkę tag teamową przeciwko siłom rządu. Typowy nieprzewidywalny Oda. Dodam jeszcze to, że siła CP0 serio nie jest na pokaz. Przyjęli obrażenia od Apu czy ognistego stwora, nie widać po nich śladu przejęcia się. Sam muzyk też mocno od nich oberwał, wreszcie widzimy rzeczywistą siłę agentów w akcji, a nie tylko na pokaz czy w słowach innych postaci. Co ja mogę powiedzieć na start? Dostajemy najlepszy panel mangi w historii i wedle słów Kinga jest to rzekomy nawyk dinozaurów. Ciekawym jest to, że Zoro mówi tutaj o promieniu, a King wygląda bardziej jakby się rozciągał. Czyżby serio z rasy lub owocu Kinga wynikały właściwości podobne do gumy? Czy to serio był laser? Ciężko na tę chwilę stwierdzić. Kolejno, Zoro próbuje atakować dystansowo, lecz bezskutecznie. I zastanawia się, czy ogień na plecach Kinga to kwestia owocu. Ale na to pierwszy oficer Kaido odpowiada, że to jest kwestia jego rasy. Kolejna ciekawa rzecz, Glon wykonuje ten sam atak co na Kaido, natomiast Kaido się nie bronił i przyjął wszystkie obrażenia na siebie, podczas gdy King użył skrzydeł do obrony i celowo blokował ten atak. Zoro zauważa, że nie mógłby używać zbrojenia, bo wtedy by nie latał. King stwierdza, że to dzięki jego rasie jest ponad wytrzymałość smoka czy dinozaurów. Następnie King mówi, że da Zoro walkę na miecze, co traktuje jako ironię oraz zabawę, pokazując wyższość nad Glonem. Prawa ręka Luffy'ego zauważa, że trafił go wiele razy, ale bez efektu, podczas gdy Marco potrafił zranić Queena czy Kinga jednocześnie. Ta walka bardzo mi przypomina starcie z Mr. One, gdzie Zoro też musiał znaleźć sposób na przecięcie stali. Na pewno jestem zadowolony z tego, że to jest pierwsza walka po tym skipie, gdzie rywal Zoro jest dla niego wyzwaniem i gdzie to właśnie Glon zbiera potężny oklep. Koniec ze stawianiem go na piedestał przez Zoro Tardów jako najsilniejszej postaci w serii. Wreszcie możemy ujrzeć normalną, fajną i emocjonującą walkę w wykonaniu zielonowłosego. To jest zdecydowanie na plus.
Dobra, idziemy dalej. Zoro zastanawia się na temat rasy Kinga, czy jest gigantem, czy tam ryboludziem. Faktem jest to, że musi on poznać jego tożsamość i umiejętności, żeby móc wygrać to starcie. W międzyczasie prawdopodobnie Enma zareagowała na muzykę graną przez Hiyori. Potwierdza to w sumie teorię, że Enma przysiągła Haki Odena, czyli jego wolą, i reaguje na bliskie mu rzeczy. Ciekawostką jest to, że to właśnie Enma miała właśnie trafić w ręce Hiyori. Muzykę słyszy też Orochi, który sprawdza, kto ją gra, i spotyka Komurasaki. Myśli, że umarł lub śni, w czym Komurasaki go twierdza i mówi, że zawsze była po jego stronie. Klasyczna zagrywka, żeby go uśpić, a następnie zabić. Ciekawe, czy to Hiyori finalnie przypieczętuje los Orochiego. W końcu mówiła, że sama osobiście chce go zniszczyć. I to prawdopodobnie ona pomogła samurajom Odena wylizać swoje rany. I to też pewnie jej szuka Denjiro, który zniknął wiele rozdziałów temu. Rozdział został zdefiniowany tak naprawdę przez dwie walki, z czego ta pierwsza dopiero się zaczęła. Pierwsza połowa rozdziału to w gruncie rzeczy postacie sobie biegają i tyle. Ode mnie ocena 6 na 10, taki od po prostu dobry chapter, więc zostaw subskrypcję oraz lajka, jeżeli lubisz moje filmy. Do zobaczenia w następnych materiałach.